Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. Słuchajcie, bo poczyniłem naprawdę duże, ale to duże kroki, jeżeli chodzi o ten save. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Dzisiaj będzie pokaz nowej bazy oraz jednej nowej miejscówki, którą znalazłem totalnie przypadkiem przy jednym z wraków, szukając też surowców. W ogóle jakby aluminium? Nie, w ogóle zero problemu. Nie, zero problemu, absolutnie. Wiedziałem, że musi być gdzieś jakaś lokacja, w której można znaleźć duże pokłady aluminium i udało się to znaleźć. Najlepsze jest to, że nie sprawdzałem sobie specjalnie niczego, żeby nie psuć sobie właśnie zabawy z znalezienia i z takiej satysfakcji. No i się udało. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj nie ma bazy. Tak, nie ma bazy, ponieważ wszystko się tutaj zalewa. I przeczytałem na jednej z forum odnośnie właśnie Planet Crafter, że lepiej zrobić sobie bazę gdzieś troszeczkę wyżej, bo w momencie, kiedy wejdziemy na etap terraformacji jezior, to jest problem takowy, że po prostu baza może nam się zalać. A jak się nam baza zaleje, no to w tym momencie będzie problem, bo w zalanej części bazy nie odzyskamy tlenu i tak dalej, więc baza jest wtedy useless. Chyba nie włączyłem autodaka. Dobra, teraz włączymy autodaka, więc będzie się gra ściszała normalnie, bo była troszeczkę zdziepko za głośno. W każdym razie, słuchajcie, jeziora są w trakcie, że tak powiemy, generacji terraformacji, jakieś 10, lekko ponad 10%, i jak widzicie, już tutaj się wszystko zalewa. Tutaj była nasza poprzednia baza, wszystkie maszynki też przeniosłem i już wam pokazuję, gdzie aktualnie się wybudowałem. Szkoda, że jest deszcz, bo chciałem wam pokazać fajnie bazę w całej okazałości bez deszczu, no ale trudno się mówi. Tam darlam, moi drodzy państwo, witam w nowej bazie, dokładnie tak. Ja pitole, jaki ten deszcz jest głośny. Ej, serio, ten deszcz jest totalnie głośny. Mam nadzieję, że mnie jakoś słyszycie. Przede wszystkim tak, przeniosłem te maszynki dłubiące, że tak powiem, ziemi tutaj i one są gdzieś mniej więcej z tej strony. Tutaj na pagórku, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale tam mamy reaktory, tam też są panele słoneczne, tu jeszcze skrzynki nie wziąłem i tak w sumie sprzątam te skrzynki tak po kolei. No i przejdźmy sobie z tej strony, tutaj mamy też przeniesione wegetuby, tak, te trzy, ten generator tutaj, że tak powiem, trawy, no i ogólnie wszystko jest na wzniesieniu, więc raczej tutaj już nie powinno być problemu z wodą, a jak coś będę kombinował dalej. Natomiast samej bazy już definitywnie moim zdaniem nie powinno zalać, bo raczej nie ma opcji, że ta woda aż tak daleko dotrze. Natomiast, moi drodzy, tutaj mamy schody. Bardzo fajnie można budować bazę. Sobie tutaj mamy schody, proszę bardzo, tam, 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 tam. Tutaj musiałem skręcić, ponieważ mamy górę. No i tutaj, proszę bardzo, są fundamenty i na tych fundamentach stoi nowa baza. Nie byle jaka, bo nawet, no tak ze dwa razy większa co najmniej niż była ta poprzednio. To definitywnie. Tutaj mamy nasz kolektor wody, z którego mogę co chwilę sobie wody pozyskiwać. Tutaj jest nasze biolaboratorium oraz udało się mi tutaj władować podgrzewacze, bo jakimś cudem mogłem je tutaj postawić. Nic innego tak naprawdę jakby tutaj stawiać nie mogłem, natomiast jakimś cudem nagle się okazało, że podgrzewacze tutaj mogę ustawić, a że nie miałem dla nich normalnie jakiegoś tam miejsca, no to postawimy sobie tutaj. No i mam po prostu wyjście z drugiej strony, tak, i możemy tutaj sobie, nie wiem, coś w przyszłości ewentualnie jeszcze zrobić. W każdym razie mam fajne wyjście na tyły. No i jak sobie przejdziemy z tej strony, mówię, szkoda, że pada, bo tak nie do końca widać to wszystko, ale bardzo możliwe, że ten deszcz zaraz przestanie padać, to będziecie wszystko widzieć. Najpierw sobie zobaczymy z zewnątrz, proszę bardzo, dużo przeszkleń i tak dalej. No wiadomo, żeby to później mieć widok na tą całą oazę, można by powiedzieć, która sobie tutaj powstaje. Mamy jedno główne. Chyba przestaje padać. O, bardzo fajnie, przestaje padać. To będziecie mogli zobaczyć normalnie z zewnątrz bazę. Tak ona sobie wygląda. Jetpack niestety działa w taki sposób, że ściąga mnie w dół w momencie, kiedy tak zlatuje. Natomiast był bardzo, bardzo, bardzo pomocny w momencie, kiedy budowałem bazę, bo mogłem szybko się przenosić w tej wewnątrz. I fajnie, że jest dzień, to teraz będziecie ładnie wszystko widzieć. Także wchodzimy sobie tutaj. Oczywiście mamy nasze tutaj ekrany, które nam pokazują, ile aktualnie tam jest tlenu, ciepła, ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Etapy terraformacji mamy, jak widzicie, 11% jezior. No i cóż, oczywiście kwiatuszki, różne wegetuby poustawiane, które sobie tutaj upiększają
całą bazę, jest więcej kolorów, tu zaraz przejdziemy do tego w sumie, znaczy, no, mogę to wam od razu pokazać, to jest po prostu magazyn, tu nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu jest magazyn, ale dużo z tych skrzyń jest, powiedzmy, pozapychanych, może nie, że po brzegi, no chociaż żelazo jest po brzegi zapchane i nie mam gdzie go odkładać, więc tak naprawdę odkładam go tutaj, do nasion i w zasadzie nic tutaj nadzwyczajnego, tu mamy krzem, tutaj mamy lód, mamy skrzynię z amelinium, pewnie myślicie, że jest pusta, ale nic bardziej mylnego, bo jest kuźwa zawalona do połowy normalnie, moi drodzy. I to jest tylko dlatego, że tak naprawdę na szybko załadowałem ekwipunek i to było wszystko, co mogłem wziąć naraz ze sobą. I wiadomo, iryt, uran i tak dalej, tego typu rzeczy tutaj inne. I prowiancik, wiadomo, musi być tutaj w ogóle sobie część tak naprawdę tych rzeczy możemy wrzucić, jedną wodę bierzemy ze sobą, kapsuły oczywiście tlenowe, most important thing i w sumie jedną fasolę możemy w razie czego sobie wziąć. Tutaj jest jeszcze totalnie niezagospodarowana przestrzeń, ponieważ stwierdziłem, że znaczy budowałem troszeczkę na szybko, żeby się wiadomo tutaj przenieść i tak mówię, dobra, tutaj tego, tu dobuduję, tu przeszklenie i tak dalej. No i koniec końców na razie skończyło się na tym, że zrobiłem coś takiego. Mamy tutaj bardzo fajny widoczek na właśnie tą całą, powiedzmy, dolinkę, którą tutaj, tam mamy tą początkową bazę, nie, jakby będzie można sobie fajnie obserwować. Więc no, wszystko wyjdzie w praniu, jak to przebuduję, zawsze mogę to rozwalić, zbudować inaczej i tak dalej, po prostu sobie na razie jest. Też odblokowałem niedawno akurat, dosłownie przed nagraniem, duży przedział mieszkalny, natomiast z niego raczej korzystać nie chcę, ponieważ wykorzystuję dwa super stopy metali, a za bardzo ich jakoś tak nie mam i wolałbym je wykorzystać do czegoś innego. Na pewno dzisiaj stworzymy sobie tą maszynkę, czyli ekstraktor rudy, który myślę nam tutaj fajnie pomoże i na pewno jeszcze kilka hodowców żywności. Być może reaktor jądrowy jeszcze byśmy sobie zrobili, bo dodatkowej energii nigdy za wiele. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Oczywiście mamy tutaj nasz crafting, nazwijmy to tak, do tworzenia. Jest tak jakoś sobie przy wyjściu, bo stwierdziłem, że jest tak w takim fajnym miejscu. Oczywiście dużo różnych kwiatuszków, które tutaj upiększają bardzo przestrzeń. Tu mamy chill sektor, mamy sofę połączoną, tak, dwie takie połówki, taki stolik, prawda, no i ogólnie można sobie siąść i sobie chillować, prawda, patrzeć się na naszą piękną bazę. Tutaj na razie nic nie ma, ale po prostu mamy ładny widoczek. Tutaj dałem nasz ten... jak on się tam nazywał, nie pamiętam dokładnie, recycler, tak, recycler, tutaj mamy ten zaawansowany do kraftowania, akurat tak się fajnie tutaj zmieścił, nie przeszkadza absolutnie i jest w dobrym miejscu, tutaj kolejne kwiatuski, więcej kolorków i tutaj mamy właśnie nasze hodowców żywności, których będę sobie jeszcze tutaj stawiał, tu jeszcze spokojnie trzy takie wejdą i też już hoduję grzyby, ponieważ z tych grzybów później będzie się robiło właśnie ten cały proszek. To akurat się dowiedziałem przypadkowo, bo akurat oglądałem, jak sobie tutaj ludzie radzą z... Czyżby? Jak dawno nie było meteorów. Bardzo, bardzo dawno nie było meteorów. Czy ja będę teraz szukał w sumie tutaj amelinium? A w zasadzie, wiecie co, jak już kurczę przyszły te, to czemu nie? Idę normalnie zbierać, tak o... Przy okazji, nie? Póki jeszcze tutaj nie jest zalane. To jakby... To przerwali troszeczkę tutaj pokaz bazy, ale spokojnie, nic się nie straci. Nie wiem, czy znajdę w ogóle jakikolwiek aluminium tutaj, ale lubię sobie zbierać, why not? Jak już tutaj, kurczę, nawalają te, to fajnie by było sobie pozbierać, ale coś czuję, że chyba... O, jednak mamy, proszę bardzo, jakiś jeden, dobra. Jakiś smrodek się tu znalazł. Tu coś może? Halo, halo. No są różne rudy, oczywiście, wiadomo, to nie tylko aluminium. No tak, nie za bardzo. Nie za bardzo tych aluminiów. O, tutaj kolejny, proszę bardzo. Ja przyjmę jak najbardziej, bo z tym i tak będziemy dużo działać. Więc nigdy za wiele. Dobra, no tutaj dużo nawala, no to powinienem móc znaleźć jeszcze dodatkowo rudy. Halo, halo. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Dobra, chyba już wszystko. No dwa aluminium to i tak dobre, bo zawsze to dwie sztuki, nie? To tak przy okazji sobie kobaltu zbierzemy w razie czego, zawsze się przyda. Żelaza i tak już mam zapchane. Dobrze, wróćmy zatem do, że tak powiem, pokazywania bazy.
Chociaż już praktycznie wszystko wam pokazałem, no ale wiecie o co chodzi. Jeszcze sobie tutaj przejdziemy, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. To pokazywałem, także zajmiemy się jeszcze dzisiaj tymi hodowcami żywności, bo mówię, przypadkowo odkryłem, zobaczyłem, że w recepturach po prostu ziomek miał ten, jak to się nazywa, właśnie te grzyby i tam w połączeniu z czymś, no generalnie... Biolaboratorium będzie trzeba zrobić, które mam nadzieję, że będziemy w stanie zrobić, patrząc na to, że tego aluminium troszeczkę mamy, więc no dobrze, że znalazłem tą miejscówkę, do której zaraz pójdziemy, bo przyda się na pewno. No i wiadomo, interfejsy, tutaj wszystko też mamy, stoliki i tak dalej, to też bardzo ładnie tutaj wygląda, jak tutaj sobie, nie wiem, trawa będzie zarastać, czy być może w przyszłości jakieś drzewa, no to myślę, że będzie to wyglądało ogólnie bardzo ładnie. Dajcie znać, co sądzicie o tej bazie, moim zdaniem wyszła mi bardzo ładnie, szczególnie, że działałem pod wpływem... pod presją czasu i jednak... jak się buduje coś na szybko, to niekoniecznie musi to wyjść jakoś super, ale dobra, mamy aluminium, fajnie, o, tak, 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 tak. Dobra, w takim razie, moi drodzy, zapiszemy sobie oczywiście grę, ja sobie co jakiś czas robię save'usia, tak, nie wiem, jakoś tak, tak dodatkowo. I mamy w zasadzie wszystko, także lecimy bezpośrednio, już wam mówię, w tamtym kierunku, czyli do wraka, którego odwiedziliśmy praktycznie jako pierwszy, chociaż nie, no w sumie drugi, bo ten który... mamy obok samej naszej, powiedzmy, bazy. To był taki pierwszy, który odwiedziliśmy. I wyobraźcie sobie, że dosłownie za nim, między, że tak powiem, nazwijmy to kanionami, znajduje się, znaczy może już nie teraz, teraz już nie, bo tam pozbierałem, ale znajdowało się bardzo dużo aluminium i skrzyń. I w zasadzie też znajduje się wrak statku, do którego nie szedłem. Specjalnie czekałem na odcinek, żeby pójść z wami. Tutaj to było tak. Znaczy ja wszedłem jakby tutaj drugą stroną, bodajże gdzieś tutaj chyba jakoś tak. A tutaj jakby tędy wyszedłem i tutaj jeszcze zostawiłem skrzynkę, bo mamy o jakieś tutaj żelazo i tak dalej. Nie brałem tego wszystkiego, bo stwierdziłem, że nie ma... nie miałem miejsca w sumie, żeby to wszystko wziąć. Skupiłem się głównie na aluminium. No i tutaj po prostu, tak, wyobraźcie sobie, leżało i prawdopodobnie gdzieś jeszcze leży aluminium. Po prostu, tak w tych, że tak powiem, jak to nazwać? Uliczkach. Takich jakby uliczkach. Być może jeszcze będę w stanie znaleźć, bo tak naprawdę moim zdaniem nie znalazłem... tak, tutaj zaraz przejdziemy. Właśnie, bo tu jest ten wrak statku. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy mamy coś tutaj, bo tu widziałem jedną odnogę. Moim zdaniem nie znalazłem całego aluminium dostępnego tutaj. Tam mamy też... A, tam jest ten wrak statku chyba. Czekaj, to jest ten, tak? Czy to jest jeszcze inny... nie, to jest ten, którym był. Dobra, bo już przez chwilę się zastanawiałem, że to jest jeszcze jakiś, kurczę, którym nie byłem. Dobra. Tutaj, jak widzicie, są różnego rodzaju takie, można powiedzieć, kładki. I no, bardzo chciałbym wam pokazać, że jest tutaj to aluminium, ale no, latałem tutaj przez jakiś czas i zbierałem wszystko, więc teraz znaleźć jakieś nowe rudy, coś czuję, że będzie ciężko. W każdym razie przejdziemy tutaj, bo tutaj typowo nie byłem, dosłownie tylko tak wbiłem się obok i być może ewentualnie tutaj gdzieś będzie. O, proszę bardzo, widać? Widać. Dzień dobry, aluminium, no mówiłem, kuźwa, normalnie. Także bardzo fajnie, bo wreszcie jakaś lokacja, w której... O, po kolejne, proszę bardzo. Wreszcie jakaś lokacja, w której normalnie można wydobyć aluminium. I to nie, że tam kuźwa jedno się znajdzie coś. Zobaczcie, proszę bardzo, już trzecie. Jakby szkoda, że nie wiedziałem o tej lokalizacji wcześniej. A z drugiej strony może to i dobrze, bo dzięki temu teraz jak już poeksplorowałem i już mi brakowało tego surowca, tak teraz mogę sobie tutaj go pozyskiwać i jest spoko. O, proszę bardzo, kolejny, dzień dobry. Bardzo mnie to cieszy. Jak widzicie, dużo jest tutaj takich odnóg. O, kolejna skrzyneczka, tutaj nie byłem. Dzień dobry, co tu mamy ciekawego? No, te rzeczy na razie zostawiam, uran ewentualnie sobie biorę, bo uranu raczej nie mam jak gdzieś zbierać w żadnym wypadku, natomiast wszystkie inne surowce raczej mogę sobie wydobywać. Tym bardziej, że teraz będziemy mogli już używać maszynki tej takiej do wydobywania i ona faktycznie nam pozwoli dodatkowo, myślę, gromadzić surowce. Jeszcze zobaczymy sobie tak dookoła, zanim pójdziemy typowo na statek. Bo jak widzicie, jest tutaj
Amelinium! Ja myślę, że Amelinium to jest słowo, które ja powiedziałem w tej serii naprawdę wiele, 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 wiele razy. I w sumie nic dziwnego, patrząc na to, że jest to naprawdę bardzo ważny surowiec. W pewnym sensie wydaje mi się, że najważniejszy. Nie wiem. Tak jak pamiętam, w Subnautice to był tytan bodajże, bo z tytanu bardzo, bardzo wiele rzeczy się robiło. Tak tutaj mamy właśnie Amelinium. No dobra. Co ty gadasz? Super stop petali tak o sobie leży? Noice. Ej, to mi się podoba bardzo. Proszę więcej. Proszę więcej. W ogóle też musimy zobaczyć, bo tutaj możemy przechodzić właśnie tymi kładkami stąd. Jeżeli gdzieś tutaj jeszcze coś... czekaj. Co ty gadasz? Bezpośrednio super stop metali tak o normalnie sobie leżą tutaj po... No co? Ja czułem, że to jest fajna lokalizacja, ale kurna, że aż tak? Tam jeszcze... co? Wow. Naprawdę wow. I wydaje mi się, że tutaj najlepszą opcją... Patrzcie, ile tego jest! Najlepszą opcją jest sobie to faktycznie znaleźć właśnie na tym etapie gry, gdzie już faktycznie zaczynało naprawdę brakować tych surowców i teraz nagle kuźwa się ma! Nie dość, że odciula aluminium, to jeszcze kurde super stop metali. Bardzo łatwo je przeoczyć swoją drogą, bo one niby mają taki fioletowawy, powiedzmy, że połysk. Ale kurde, normalnie, patrzcie, co tu się dzieje. I tutaj też jest... Nie, no to jestem w raju. Jestem dosłownie w raju. To jest najlepsza lokalizacja w grze, moim zdaniem. Jeżeli jest jeszcze jakaś lepsza albo podobna, no to nie wiem, bo... Bo sobie nie sprawdzałem, bo po co, ale kurde... Żeby takie coś znaleźć, to powiem wam, że jest satysfakcja. Oj, jest satysfakcja. Gdybym sobie, mówię, sprawdził to gdzieś w necie coś, pewnie bym nie miał aż takiej radochy. Stwierdzam. Znaczy, dobra, cieszyłbym się, że to... Wow. Mogę tu wlecieć? Halo? Cieszyłbym się, że to sobie znalazłem, natomiast... nie aż tak bardzo jak w tym przypadku. Tu jest bardzo dużo takich... zakątków, tam jeszcze mamy kolejny, tu w ogóle jakąś skrzynię mamy też. Staram się wypatrywać, powiem wam, tych... No są normalnie, kurczę, w różnych miejscach. Ej, ja sobie zawalę ekwipunek, wrócimy do bazy i dopiero później tak naprawdę ruszymy do samego wraku. No co ty gadasz? Ho! Nigdy nie sądziłem, że będę miał zawalony ekwipunek tymi przedmiotami. Serio, naprawdę. Come on. Jakby... Wow! Dobra, zaraz wracam w takim razie, no kurde, bo ja już jestem zawalony po brzegi kuźwa super stopami metalu, tak o! Tu jeszcze aluminium jest! No i tam też jest! Ja pitole, dobra. Nie byłem tu, okej. To jest najlepsza lokalizacja w grze. Ja będę miał całą wielką skrzynię wypchaną aluminium. No co ty gadasz? Dobra, muszę zużyć tą kapsułę, nie chciałem, ale... To jeszcze bym tą jedną, tę wezmę, to tak przy okazji, wiecie, bez pustych przelotów, nie? Albo na maksa, albo nie. I w sumie powiem wam, że odblokowałem też w sumie w międzyczasie plecak i brakowało mi tam właśnie jakichś surowców takich, których nie chciałem jakby marnować, nie? Bo brakowało mi, kurczę, jakichś tych superstopów metali i tak dalej, których teraz mam, kurwa, 90% prawie ekwipunku, więc spoko. Naprawdę spoko. Myślę, że dzięki temu bardzo mocno będę mógł sprogresować wiele maszyn, chociażby, tak? Tych wierteł i tym podobnych, kurczę, będzie szybciej się, nie wiem, podnosiła temperatura tej planety, ciśnienie, wszystko. No terraformacja będzie, kurde, przyspieszona, nie? Ale fajnie, kurczę, powiem wam,
Jaram się. Mówię, nie, ja myślałem, że tam po prostu będzie aluminium. Nawet nie spodziewałem się, że tam będzie superstop metali, to w takich ilościach. Serio. Naprawdę. Kuźwa. Jak ja powinienem mieć w takim razie skrzynię pod superstop metali, kuźwa, w tym momencie. No patrzcie, co tu się dzieje. Ha, jestem w raju. I ameliniium. Boże, od początku gry miałem z tym surowcem takie problemy. Jakie to jest... Jaka to jest satysfakcja, to głowa mała, nie? Dobra. Weźmy sobie tak, mam tu jeszcze, może tu mam jeszcze wodę akurat, ale to wodę byśmy teraz nie potrzebowali. Kapsułę tlenową jeszcze byśmy musieli sobie zrobić, najlepiej ze dwie, bo wolę mieć trzy niż no, wiadomo. I teraz czekajcie, gdy to było? Tutaj będziemy sobie mogli na pewno zrobić buty zręcznościowe, jak tylko ogarniemy sobie to biolaboratorium, które właśnie, no, zżera troszeczkę tych surowców, ale teraz je mamy. I powiem wam, że swoją drogą wydaje mi się, że mógłbym się tym zająć, bo tutaj 8300... Okej, dobra. Bo przy okazji zobaczę... 2 razy 8... 3 stopy tego i jedno aluminium. Dobra, dobra. No i teraz to ja rozumiem, jak ja sobie mogę tak, kuźwa, wziąć ze skrzyni i zbudować, a nie płakać za każdym razem. Okej, pokaż mi, jak ja to mogę, bo to jest takie wielgaśne. No właśnie. Aha, mogę to połączyć bezpośrednio z tym, tak? Z tego, co widzę. No dobra. To zmienia postać rzeczy. To moglibyśmy w zasadzie, bo nie miałem co zrobić z tą strefą, gdyby tą strefę przebudować, w sensie usunąć tak naprawdę te dwa elementy, to tutaj akurat moglibyśmy to laboratorium zrobić. Bo nie mam jak go za bardzo połączyć tutaj, ponieważ no tu go zbudować po prostu nie będę mógł, bo mamy te góry. Gdzieś tu obok bym musiał kombinować czy coś. No, myślę, że fajną opcją byłoby to mieć faktycznie przy bazie. Więc tutaj rozebralibyśmy sobie ten oraz ten element. I teraz bierzemy sobie laboratorium i połączymy je sobie tu. O, taj, halo, czekaj, nie. Bo ono jest wyższe, tak? Czekaj, jak to działa? Wait. No halo, z tym się... Z tym, nie. O, właśnie tu, no, było. Tu. No, kurna. O, nie ruszaj. Okej. Uf, dobra. Mamy. O, tak. Takie laboratorium, to ja rozumiem. O, o. I pięknie. I tutaj możemy sobie tworzyć teraz te wszystkie rzeczy. Mutagen. Wybuchowy proszek. Nawóz T2. Nawóz. Samorodek. Bioplastiku, moi drodzy. Właśnie, próbka... Kurde! Jaram się. No i pięknie, dobra, to mamy laboratorium w takim razie. I do tego laboratorium teoretycznie jestem w stanie tutaj przytwierdzić jeszcze coś, ale bardzo możliwe, że tu jeszcze coś później będziemy mieli, przepraszam bardzo, nie, tu są generatory. Okej, dobra, rozsiewacz kwiatów, rozsiewacz grzew i hodowca żywności. Dobra, 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 ale wiem, że jest jeszcze coś, co żeśmy wtedy sprawdzali bodajże tu. Dobra, czekaj, muszę się, bo ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do nowej bazy. Tutaj co mieliśmy? Tylko gdzie to teraz, kurczę, było? Tu mamy ten plecak T5, tak. O, kreator, nie, czekaj, ogrzewacz, siewacz trawy, gdzie to, kurczę, było? Ekstraktor, siewacz nasion, gdzieś był ten taki, kurczę, taka strefa z drzewami, coś. Rozsiewacz drzew, to? Nie, bo to jest rozsiewacz drzew, ogrzewacz, gdzie ja to widziałem, kurczę? Dobra, teraz nie pamiętam. W każdym razie na pewno będziemy mogli się tym zająć później. Teraz znowu zaczął deszcz padać, no nieważne. Zobaczmy sobie jedną rzecz, bo ja chciałem właśnie sobie zupgrade'ować tutaj ten plecak i też nie mogłem tego zrobić, bo potrzebuję super stop metali, których mam dużo. Wiadomo, że nie powinienem ich tak cały czas używać, ale... Koźwa chce mieć większy plecak. Dobre, jakby tutaj są priorytety, jak to się mówi.
Tutaj rozbierałem tamte części. Okej, dobra, bo tutaj już nie mam miejsca. Tytan też już mi się tu zapcha. Kobalt możemy sobie władować. Dobra, co tam jeszcze potrzebowałem typowo do tego plecaka? Sam plecak, to i coś jeszcze. Najgorsze, że muszę zejść i... Czekaj, trochę będę się mieszał. Dobra, nieważne. A tytan. A, okej, to miałem tytan we ekwipunku. No nieważne, no. Dobra, tytan i teraz możemy zdjąć plecak. I nie wywalić pierdyliarda rzeczy na podłogę, bo mam pusty ekwipunek, o to chodziło. Dobra, i proszę bardzo, plecak T5, let's go! I będę mógł jeszcze więcej surowców sobie zbierać. O, tak jest! I to, to ja rozumiem. Dobra, a pokaż mi... czy my robiliśmy plecak odrzutowy T2? Tak, dobrze, to już tutaj nieważne. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj egzoszkielet T2 miałem jeszcze zrobić. Aluminium, krzem, tytan, magnes. Okej. Nie pamiętam czego ile, ale krzem, tytan, magnes, aluminium jedno było. Coś jeszcze? Siarka? Nie, nie pamiętam. Kurczę, moment, magnes. Ja sobie powinienem to zapisywać. Tutaj, proszę bardzo, dwa magnezy i teraz egzoszkielet sobie... W sumie tak, czekaj, zbiornik tlenu sobie to wyciągniemy, żeby nam nie wypadło na podłogę, bo ostatnio tego chipa zgubiłem. Plecak odrzutowy sobie zdejmiemy. Okej, tu wszystko i też to, dobra, elegancko. I proszę bardzo, upgrade'ujemy sobie. Wait, what? Czekaj. Aha, ja mam egzoszkielet T2. Co mi się opierdzieliło, że ja nie mam? A ja tego nie mam. Dobra, nie było tematu w takim razie. Nie, 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 w ogóle... Nie, absolutnie. Ja nic nie mówiłem. Dobra, czyli w takim razie brakuje nam butów zręcznościowych T3, ponieważ mamy buty zręcznościowe T2 i brakuje nam butów T3. No. Bo mam nawet chyba ten mikrochip wydobycia T4, tak jest. No, no i plecak mamy teraz. Dobra, nie było tematu. Odkładamy rzeczy, kurczę, do skrzyń i lecimy normalnie po surowce, tak o. Tu trzeba więcej... Wait, aluminium, dobrze. Tu trzeba więcej tych rzeczy pozbierać. Wezmę sobie tutaj, proszę bardzo, wodzionka, fasolka, let's go. A, właśnie, tak, by the way, trzeba będzie tutaj już zebrać to. Okej, zasadzimy kolejnego grzyba. Tu jeszcze... A, przepraszam, nie, pomyliłem się. Więcej tych hodowców trzeba zrobić. Ale to spoko, ja sobie wszystko też między tymi, że tak powiem, nagrywkami będę działał. Także tu się totalnie nie przejmujcie. Dobra, go. Żebym tego grzyba przypadkiem nie zjadł w sumie, bo on mi się przyda później. Dobra. No to lecimy po większą ilość surowców. Mam trzy te butle w razie czego. No i fajnie. Wiecie czego najbardziej się cieszę? Z czego najbardziej się cieszę? To właśnie z tego, że odkrywam tak czy inaczej jakieś nowe jakby tereny, nowe jakby strefy. I kurczę, będę musiał faktycznie posprawdzać wszystkie te takie, kurcze formacje skalne, bo tam też mogą być jakieś wraki. Tak jak na przykład tutaj coś mamy, tak w środku. I jeszcze te surowce tutaj między... Dobra, teraz pytanie. Z której strony żeśmy wtedy wychodzili? A chyba nie tu. Czy tu będzie aluminium? Nie. Aluminium głównie se pozbieram, bo to jest wiadomo ważna rzecz. Tutaj na razie tu mamy uran, ale to nieważne. No i mamy też większy plecak, więc superancko. Coś tu będzie? Miałem wrażenie, że coś tu jest. Albo mi się przewidziało. Nieważne. Wbijamy się tutaj dzięki jetpackowi. Eksploracja jest zdecydowanie prostsza. I pytanie moje brzmi, czekaj, bo tutaj mamy też tą kładkę w sumie i tak tędy przechodzimy i tędy coś tu jest? Nie, tak w sumie tutaj nie ma nic. Mogę co najwyżej wejść sobie tutaj, no ale to
To nic mi nie zmienia, dobra. Musimy się wbić, ała! Nie lubię tego, jak to nagle ściąga tak w dół, to jest tak dziwne. Jakby niby lecisz jetpackiem do góry i nagle w dół, nie? A nie, tutaj nie, dobra, moment, bo musimy się wrócić do tamtego miejsca. Jakby przytulam się do ściany i mogę wtedy... Ła, łe, łe, u, a, e, o, halo, 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 o co chodzi? O, dobra, wbijam się, gdziekolwiek. Tutaj? To było tutaj? Nie, to nie było tutaj. Kurde, muszę tam się cofnąć tam. Dobra, tędy, 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 a może stąd? Ach, kombinuję, ale no... Kuźwa, ja nie chcę wchodzić w środek, tylko ja chcę wejść na górę. Gro, puść mnie. Dobra, tu i teraz tu. A, no nie! Dobra, jestem. Uff! Okej, okay, i teraz tak, tutaj była skrzynka chyba, pamiętam? Tak, tu była skrzynka i z tej skrzynki chyba nie wzięliśmy wszystkiego. Czekaj, tu mamy kładkie, tu mamy tutaj, tędy, tędy. Wypatruję super stopów metali oczywiście, wiadomo. Nie tam, żeby mi było już wystarczająco ich, ale wiecie, zawsze się przyda więcej. Czy ja tutaj byłem? Wydaje mi się, że tam nie byłem, ale może już byłem. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Dobro, du, 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 du. Okej, 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 dziękuję, dziękuję. Radość, po prostu kuźwa radość. Ja tu sobie jeszcze po nagrywkach też przyjdę prawdopodobnie i przeszukam wszystko dokładnie, żeby nie było, że coś przeoczę. Znaczy pewnie tam jedną coś tam jakąś grudkę mogę przeoczyć, no ale wiecie. Większość chcę pozbierać, nie? Nie, no jest tego dużo. Nawet jak się przeoczy, to nie ma aż takiej wielkiej straty, patrząc na to, ile tego tutaj jest! Dobra, tak, niski poziom tlenu, spokojnie, spokojnie, gro, ja tu jestem zabezpieczony, przygotowany. Proszę, ja ciebie, bum, szakalaka, dobra. Tam byłem w tej skrzynce, przy tej skrzynce, teraz, dobra, spadłem, nieważne. Okej, okay, no to idźmy w takim razie do tego wraka. Wiem, że ten odcinek jest dość długi. A w sumie, czy to wam przeszkadza? Nie. Odpowiadam za was, sorry, ale... Wydaje mi się, że nie będzie wam przeszkadzała długość tego odcinka, co nie? No. Dobra. W samym statku, w samym wraku wydaje mi się, że już nie znajdziemy jakichś turbo super rzeczy, patrząc na to, że znaleźliśmy dużo surowców obok. To tak, powiedzmy, na logikę biorąc, to w środku chyba nie będzie nic takiego nadzwyczajnego, nie? A tu się okaże, że tu będzie coś super, 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 duper kozackiego. Ole, tu zawalone wszystko. O mój Boże, co tu się kuźwa dzieje, ty? Oj, 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 oj. Ja, zasmaria, ta przecież ja tu się będę przebijał przez pół godziny. Dobra, najpierw sobie oczyszczę, kuźwa, dobra, bo to trochę potrwa. Dobra, tutaj, tutaj. Dobra, wszystko? Chyba wszystko. Na razie. No to po kolei, żebym nie przegoczył. Najpierw tutaj. Dobra, nie było tematu w ogóle. O, i fasola jeszcze, zarąbiście, przyda się. Wodę, a se wypiję, why not? Kurde, co ty ga... O, tak jest, przyjmę. Ajajaj. O, chciałem mieć właśnie więcej tych nasionek, dokładnie, no. This is it. Ja mam problem, widzowie, niby taki duży ekwipunek, ja nie mieszczę po prostu tych wszystkich zajebistości w ekwipunku. No, come on! Dobra, czekaj, zrobimy tak, upuścimy to, weźmiemy to. W sumie, czekaj, wait, co ja chciałem zrobić? Chciałem to, żeby nie zniknęło, ale w sumie to jest tylko żelazo. Ej, dobra, spoko. Jakby... Okej. Okay. Dwa chipy, nasionka grzybów, tona super stopów metali, aluminium i jeszcze nie wszystko wziąłem stąd. Ajajajajaj. Jak fajnie. No i jeszcze są tutaj te super stopy metali. Kurde! No powiem wam, że chyba na jakąś żyłę... No właśnie nie złota, ale... Ale... Super stopów metali i aluminium żeśmy trafili. Tak, dokładnie, tak to można nazwać. To nie jest żyła złota, tylko to jest żyła
rzadkich przedmiotów. O. Dobra, wracamy do bazy. I chyba tutaj sobie zakończymy odcinek, ale będziemy mogli na pewno, definitywnie zająć się jeszcze kolejnymi ulepszeniami naszej bazy, kolejnymi elementami tutaj, wiecie, maszynami i tak dalej, bo teraz już nie będę miał problemu z wytwarzaniem rzeczy, jak mi gra powie: ej, potrzebujesz 3 super stopy metalu, mordo, 2 aluminium i kuźwa jeszcze coś. No to wiem, dobra, proszę cię bardzo, masz. I to jest fajne. Cieszę się, że się stąd wyniosłem, patrząc na to, że tutaj była ta baza i być może nie byłaby zalana, ale patrząc na to, że te jeziora są dopiero w, nie wiem, może 20% niecałych, no mogłoby być różnie. A tak się czuję totalnie bezpiecznie. No i przy okazji mam fajną, dużą przestrzeń, mogę sobie zagospodarować bazę jak tylko zechcę. I wystarczy, że dobuduję sobie więcej fundamentów i wszystko jest okej. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do widzenia, trzymajcie się, miłego ziomka i pa, pa.